Bardzo się cieszę na ten panel. Słuchajcie, Disruptive Technologies, super ciekawy temat i absolutnie fantastyczni goście z całego świata i reprezentujący bardzo różne obszary, przez co ta dyskusja może mieć niesamowicie ciekawy przebieg. Ja pozwolę sobie tylko przedstawić naszą moderatorkę, która już przejmie za chwilę stery i zaprosi was do świata technologii przełomowych. Pani doktor Joanna Bagierska, która jest zoolożką specjalizującą się w ekologii behawioralnej, pracowała naukowo w 5 krajach, odwiedziła ponad 40, jest zwyciężczynią 3. edycji FameLab Poland oraz zdobywczynią Nagrody Laureatów na finałach międzynarodowych tego konkursu. Obecnie wykłada na Wydziale Nauk o Środowisku Brunel University London, a także pracuje jako popularyzatorka nauki na Wydziale Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Po godzinach działa w startupie Pirgo zajmującym się prywatnością i bezpieczeństwem internetowym. Ja nie mogę się po prostu doczekać tego panelu. Joanno, the floor is yours. Bardzo dziękuję. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym panelu dotyczącym przełomowych technologii, Disruptive Technologies. I jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego, że możemy się właśnie dzisiaj spotkać w takim gronie. Mam zaszczyt przedstawić Państwu naszych 3 panelistów. Zacznę może od Pauliny Białek, która pracuje jako dyrektor do spraw rozwoju biznesu w Expara. To jest fundusz Venture Capital z Singapuru. I oprócz tego Paulina Białek zarządza programem akceleracyjnym dla startupów opracowujących rozwiązania technologiczne dla świata po pandemii. Więc należy się z nią kontaktować. Dowiemy się zaraz, jak będzie wyglądał ten świat po pandemii, zwłaszcza w kontekście przełomowych technologii. Oprócz tego mamy z nami dr Małgorzatę Styś, która jest technologiem specjalizującym się w inteligentnych maszynach konwersyjnych. Jest dyrektorem generalnym i współzałożycielką Drive.com, to jest takie Drive, że jest I w środku. To jest system oceniający poziom uwagi kierowców i ostrzegający ich przed zagrożeniami, żeby uniknąć wypadków. A także jest z nami Filip Granek, to założyciel i prezes spółki technologicznej XTPL SA. I ta spółka opracowała i komercjalizuje technologię druku precyzyjnego nanomateriałów. I to ma świetne zastosowanie w na przykład nowoczesnych wyświetlaczach, albo smart glass, albo elektronice drukowanej. I wraz z moimi 3 panelistami będę rozmawiać właśnie o przełomowych technologiach, czyli takich technologiach, które zmieniają świat bardziej niż statystycznie inne technologie. Burzą dotychczasowy porządek i są początkiem nowej ery. I tutaj chciałabym zaznaczyć na początku, że bardzo pragnęłabym, żeby ten panel był interaktywny także ze strony publiczności. Dlatego jeżeli Państwo macie jakieś uwagi, jakieś pytania, zachęcam do udziału i bardzo proszę o korzystanie z czata. Jest po prawej stronie, w każdym razie u mnie. Mam nadzieję, że wygląda ten panel tak samo u Państwa. Bardzo prosimy, zaczniemy od kilku pytań i krótkiego przedstawienia się w troszeczkę większych detalach naszych panelistów, a potem, jeżeli tylko Państwo będą mieli jakiekolwiek pytania, proszę czatować, ja będę je wychwycać od razu. Dobrze, to może zaczniemy od szybkiego przedstawienia się pani Pauliny Białek, troszeczkę o tym, dlaczego przełomowe technologie, skąd i jak wygląda pani droga do tego momentu w życiu. Oczywiście. Tylko 3 minuty, oczywiście. Tak, dziękuję serdecznie. To przedstawienie już było bardziej szczegółowe niż sądziłam, także bardzo dziękuję. I jeszcze troszeczkę dodam. Rzeczywiście pracuję w funduszu inwestycyjnym, fundusz Venture Capital. Inwestujemy w startupy na poziomie seedowym, czyli takim zalążkowym. To są takie pierwsze inwestycje, inwestujemy do $1 miliona. Jesteśmy na rynku Azji Południowo-Wschodniej już od 20 lat. Na początku nasza główna siedziba była w Singapurze, później zrobiliśmy ekspansję do regionu. Aktywnie bardzo działamy na rynkach w Tajlandii, w Wietnamie, w Malezji i na Filipinach. To są takie nasze główne geografie, na których się skupiamy. Nie tylko inwestujemy, do tej pory zainwestowaliśmy w 84 startupy, ale też akcelerujemy, inkubujemy, robimy bardzo dużo różnych programów.
z różnymi firmami, z Microsoftem w przyszłości, z rządem Tajlandii, współpracujemy bardzo blisko z rządem Singapuru. Także no, mamy dużo do czynienia z przedsiębiorcami. Rzeczywiście w ostatnim czasie, kiedy pojawiła się pandemia, stworzyliśmy nowy akcelerator. Akcelerator dla startupów rozwijających rozwiązania dla świata postpandemicznego. Miałam akurat przyjemność koordynować ten cały program. Był to program globalny. Mieliśmy 15 startupów, które przez 3 miesiące akcelerowaliśmy. Przeróżne technologie. Aczkolwiek warto też zrozumieć, że to wszystko nie toczy się tylko o diagnostykę. Diagnostyka to jest tylko jeden z tych obszarów. My też adresujemy wyzwania, które spotkały różne sektory w przypadku, kiedy przyszła pandemia, więc też inteligentne zarządzanie budynkiem chociażby, czy zarządzanie ryzykiem, do tego ewentualnie oczywiście też biotechnologia, ale digital healthcare, czyli ta zdalny system opieki zdrowotnej, który bardzo, bardzo prężnie się w ostatnim czasie rozwija. I te wszystkie technologie i startupy mieliśmy okazję gościć w naszym programie. Obecnie program się zakończył, myślimy też o drugiej edycji. No i to chyba tyle z mojej strony. Także bardzo chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Bardzo dziękuję. Teraz poproszę o szybciutki opis panią Małgorzatę. Okej, przede wszystkim jest mi bardzo miło być z Państwem dzisiaj i tym wczesnym porankiem pozdrawiam wszystkich z Nowego Jorku. Króciutko trzecie rano, trzecia rano, więc prawie czwarta. Wczesny ranek. Swoją pracę zaczęłam w wysokich technologiach, rozpoczęłam je w Centrum Badawczo-Naukowym IBM Watson Research Center, gdzie specjalizowałam się w technologiach HCI, czyli oddziaływanie człowiek-komputer. Przez 15 lat pracowałam w kilku oddziałach, czterech dokładnie oddziałach IBM, to było tak jak cztery kompletnie różne firmy. Ale zawsze to była działka, kiedyś to się nazywało innowacje, teraz właśnie chyba nazywa się technologie przełomowe. Między innymi pracowałam jako konsultant w laboratorium rozwiązań branżowych z klientami IBM, a później w CIO oraz w prowadzeniu sprzedaży z zakresu własności intelektualnej i patentów. Zanim nie zaczęłam własnej firmy, Drive, tak jak wspominała pani Joanna, w 2016 roku. My specjalizujemy się w rozwiązaniach bezpieczeństwa, czyli technologiach, które zarządzają uwagą. Uwagą na przykład kierowcy czy operatora. Tak, to z angielska nazywa się attention management, to co robimy. Jest to bardzo ambitne zadanie. Obecnie nasz system stosujemy w branży samochodowej i współpracujemy z ubezpieczalniami, ale równie ważne zastosowania naszej technologii są w ośrodkach sterowania, control centers oraz w służbie zdrowia. Czyli wszędzie tam, gdzie wymagane jest natężenie uwagi, niesamowite natężenie uwagi przez dłuższy czas i w tych właśnie sytuacjach krytycznych przychodzi do pomocy system Drive, inteligentny system, taki ekstra, kierowca pilot, który ma dwie pary oczu maszynowych zapobiegających wypadkom. Stanowimy również pomost do autonomicznych pojazdów, do tych technologii, gdzie ważne są systemy wspomagania i sterowania uwagą kierowcy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i oczekuję super ciekawej dyskusji z moimi współpanelistami. Bardzo dziękuję. Teraz proszę o głos pana Filipa. Dzień dobry. Ja też bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony i dziękuję za możliwość udziału w panelu. Nazywam się Filip Granek. Ja jestem człowiekiem, który zaczął swoją karierę zawodową od pracy laboratoryjnej, od pracy nad nowoczesnymi technologiami, technologiami materiałowymi. I to było 15 lat pierwszych moich doświadczeń zawodowych, z czego też 10 za granicą w ciekawych ośrodkach badawczo-rozwojowych. I zawsze fascynowało mnie to sprzężenie, gdzie nowe technologie, rozwój nowych technologii jest w bardzo bliskim kontakcie z przemysłem, z potrzebami rynkowymi i tam, gdzie ta innowacja może mieć przełożenie takie gospodarcze, mieć realny impact. I od 5 lat poszedłem w tą drogę, założyłem spółkę XTPL. Spółka XTPL to jest dzisiaj już 5-letni, no już nie wiem, czy dzidziuś, ale już podrastający
młoda spółka technologiczna, 30-osobowa, tutaj głównie we Wrocławiu, chociaż też część zespołu jest w Dolinie Krzemowej. My opracowaliśmy, teraz komercjalizujemy technologię bardzo precyzyjnego druku materiałów. Technologie druku są nam znane, mamy teraz w biurach, w domach drukarki, to jest nic nadzwyczajnego, ale to, co wydaje mi się jest bardzo ciekawe w technologiach druku, to jest to, że one dają możliwość prostego, szybkiego, skalowalnego wytwarzania różnego rodzaju produktów. My w XT.pl przechodzimy ze skali mikro prawie że do skali nano, jesteśmy w stanie drukować elementy, które są 100 razy mniejsze od szerokości ludzkiego włosa i drukujemy nie kolory, a drukujemy materiały takie jak metale, półprzewodniki i technologia precyzyjnego wytwarzania, precyzyjnego drukowania jest ciekawa w kontekście wytwarzania w sposób zrównoważony nowych generacji wyświetlaczy, nowych generacji szyb typu smart glass, nowych elementów półprzewodnikowych. Czyli jest to technologia, która ma zastosowanie, będzie miała coraz większe stosowanie w sposobie wytwarzania nowoczesnej elektroniki, która nas otacza, wytwarzania w sposób adytywny, co ma też zalety nie tylko czysto kosztowe i użytkowe, ale też to, co uważam jest kluczowe, to jest ten taki aspekt sustainability, czyli zrównoważonego rozwoju, gdzie coraz wydajniej musimy wykorzystywać materiały, których jednak w naszej skorupie ziemskiej jest ograniczona ilość. Musimy dbać o zrównoważony rozwój w tym kontekście i sposoby i technologie, które pozwalają wytwarzać skomplikowane rzeczy w sposób zrównoważony, myślę, że są też potrzebne. Sama spółka jest, tak jak powiedziałem, 30-osobowym zespołem bardzo fajnych ludzi, którzy mają doświadczenia technologiczne od chemii poprzez inżynierię materiałową, fizykę, matematykę czy zaawansowane programowanie i mechatronikę. To jest fantastyczny zespół ludzi o bardzo różnych doświadczeniach i perspektywach. Jeśli chodzi o ten komponent technologiczny, to jest dla mnie też ważne, że w dzisiejszych czasach ta interdyscyplinarność zespołów pracujących nad danym problemem też jest istotna i też pomaga przełamywać pewne bariery. Jesteśmy mimo młodego wieku jako spółka, jesteśmy podmiotem giełdowym, jesteśmy notowani na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Dla nas to była droga do pozyskania kapitału, do rozwoju. Cieszymy się, że mamy i krajowych, i międzynarodowych inwestorów, którzy nas wspierają. I też postawię tu kropkę, bardzo cieszę się na dalszą dyskusję. Świetnie. To zacznijmy od pytania, które bardzo się cieszę, że się pojawiło, bo pan Łukasz Kutrzewa je zadał już w czacie, a pokrywa się ono z pytaniem, które przed tym przygotowałam. Jest to pytanie o to, jakie technologie będą przełomowe w czasach postpandemicznych, czyli tak troszeczkę pobawimy się w prognozowanie wróżenie. Pan Łukasz pyta konkretnie o biotechnologię, ale ja chciałabym to pytanie rozszerzyć właściwie na wszystkie technologie. Więc bardzo proszę o odpowiedź, co nas czeka, jakie technologie będą przełomowe po pandemii, jeżeli kiedyś ona skończy się wreszcie. I może poproszę o głos właśnie panią Paulinę najpierw, bo to do niej pan Łukasz się zwracał w pytaniu. Tak, oczywiście. To już w takim razie wyjaśniam, jak to wszystko wygląda. Po pierwsze, to jaki my problem dostrzegliśmy, to to, że świat zupełnie nie był przygotowany na tą pandemię. Że te nowe technologie, one dopiero zaczynają się rozwijać, ale one po prostu wtedy nie istniały. W momencie, kiedy na początku była to epidemia, wybuchło wszystko w Chinach, nie byliśmy w stanie tego nijak powstrzymać, doszło to do Europy. Teraz sytuacja jest, jaka jest. W momencie, kiedy Azja już sobie w dużym stopniu z tą pandemią poradziła, bo w takich krajach jak Singapur, czy Wietnam, Tajlandia, tam już ta liczba zakażeń nie rośnie, w ostatnich czasach była nawet na poziomie zera. Więc no rzeczywiście te nowe technologie tam w pewnym czasie się pojawiły i zostały wdrożone. Jeżeli chodzi o to, jak będzie wyglądał świat postpandemiczny i co się zmieni. Tak, na pewno w czasach pandemii, po pandemii, w dużo większym stopniu będziemy patrzyli na zdrowie. I tak jak wcześniej wspomniałam, już teraz rozwija się w bardzo dużym stopniu branża digital healthcare. Uważam, że to będzie szło w tym kierunku. My w naszym programie akceleracyjnym mieliśmy startup, który zajmował się rehabilitacją zdalną. Rzeczywiście to rozwiązanie już jest testowane na wszystkich rynkach Azji Południowo-Wschodniej i już oni tam mocno działają. Czyli w momencie, kiedy przyszła pandemia, problem, z jakim musieli się ludzie zmierzyć, to było to, że no niemożliwe było chodzenie do lekarzy, do fizjoterapeutów i tym samym trzeba było to wszystko załatwiać w formie online.
Wydaje mi się, że już trochę szybko się przyzwyczailiśmy do tych wizyt online. Ja sama korzystam z lekarzy online i wydaje mi się, że to też będzie szło w tym kierunku. Te rozwiązania będą jeszcze doskonalone i rozszerzane o dalsze dziedziny w ramach medycyny, opieki zdrowotnej. Kolejne technologie dotyczą funkcjonowania organizacji i tego, jak korzystają one z przestrzeni biurowej. Czyli bardzo dużo firm już teraz rezygnuje z biur, zmniejszają biura. Potrzebne są rozwiązania i narzędzia, które pozwolą im tak zarządzać przestrzenią, aby przy mniejszej powierzchni ludzie wciąż mogli korzystać. Więc już teraz bardzo często się pojawiają te hotdeski, które weszły i już nie ma tak jak wcześniej, że każdy miał swój gabinet. W bardzo wielu firmach widzę, że to już jest wykorzystywane. Na pewno wszystkie narzędzia pracy zdalnej, komunikacji, czyli też te wideokonferencje. Ta branża na pewno się będzie rozwijała. Pandemia jeszcze trochę będzie trwała, więc na pewno coraz bardziej się do tego przyzwyczajimy. I tak to myślę, że będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o samą biotechnologię, w naszym programie mieliśmy właściwie dwa startupy, które się zajmowały tym tematem. I myślę, że to rzeczywiście jest taki trend, na pewno jeżeli chodzi o mikroigły, więc myślę, że to zdecydowanie się będzie rozwijało. Chociaż z drugiej strony to rozwijało się i po pandemii nie będzie się rozwijało nadal. Kolejny startup, który wygrał zresztą cały akcelerator i też stworzył technologię biotechnologiczną bardziej w kierunku diagnostyki, to jest mapowanie komórek w tkankach i narządach. To jest startup, który zebrał całkiem sporą rundę finansowania w ostatnim czasie. Nazywa się Omnius. No i o ile wcześniej byliśmy w stanie mapować ludzki genom, tak już teraz idzie to w kierunku mapowania wszystkich komórek w tkankach i narządach. Co z kolei pozwoli w przyszłości do szybszego wykrywania czy to wirusów, czy wszystkich innych chorób, nowotworów, raków i tak dalej, w dużo szybszym stopniu i w dużo łatwiejszy sposób. Więc myślę, że biotechnologia będzie szła w tym kierunku. Świetnie, bardzo dziękuję. A teraz może poproszę pana Filipa Granka o dodanie czegoś. Ja na pewno widzę, że jeśli chodzi o biotechnologię i generalnie healthcare, to jest, no to jesteśmy w miejscu, w którym się dużo zmieni, bo jesteśmy w stanie po pierwsze dużo rzeczy zrobić już zdalnie. Ja jestem blisko tematów, które są związane z technologiami materiałowymi, które pozwalają opracowywać klasy takich, nazwijmy to, interfejsów między człowiekiem a maszyną, typu czujników, typu sensorów, które pozwalają nasz dobrostan czy jakieś parametry naszego organizmu na bieżąco monitorować, a to w połączeniu z telemedycyną pozwala jakby bardzo dużo informacji o pacjencie, o człowieku, o jego stanie przekazać i kompetentnej osobie, lekarzowi daje szansę zarekomendować jakąś terapię czy jakieś zalecenia. Spodziewam się generalnie coraz więcej takiego, bym powiedział, to nie tylko przez pandemię, to mi się wydaje, że to jest generalny trend takiego marszu w kierunku zamiany człowieka w pewnego rodzaju cyborga, który już coraz więcej elektroniki będzie miał nie w ręce jak telefon czy komputer, przy którym teraz siedzę, tylko ta elektronika będzie już w pewnym sensie zacierała się granica między tym, gdzie ona się zaczyna, a kończy się człowiek i na odwrót. Oczywiście to mówię w pewnej przenośni, ale sensory, które coraz będą i dostępniejsze kosztowo, i precyzyjniejsze, i będą zasilane zdalnie, nie będą potrzebowały ładowania bateriami, będą miały interfejsy komunikacyjne, to będzie nas otaczało. Będzie nas otaczało też to, co w jednym takim ciekawym projekcie ze znaczącą organizacją w Dolinie Krzemowej pracujemy, która też działa na zasadzie detekcji czy kontroli. Ja nie jestem tu ekspertem, ale takich właśnie micro needles, takich mikro igieł, które są w stanie przejść przez warstwę górną skóry bezboleśnie, bo są takie drobne, a jednocześnie mają sposoby na mierzenie sygnału elektronicznego, który nasz mózg generuje, i idziemy w kierunku tego, żeby takimi czujnikami próbować odczytywać komendy, jaką my jako człowiek chcemy wysłać do świata, czy sterować pewnymi urządzeniami. To jest oczywiście jeszcze kawałek drogi przed nami, ale tego rodzaju komunikacja już następuje. Ja jestem też pod dużym wrażeniem tego, jak posuwają się technologie wyświetlaczy. To też mówię ze swojego podwórka, czyli w tych branżach, w których my jesteśmy blisko, czyli pozyskujemy bardzo dużo informacji jako ludzie wzrokowo
I widzę, że jest bardzo dużo pracy w kierunku augmented reality, virtual reality, czyli dodawania do tego, co widzimy, w rzeczywistości dodawania komponentów informacji dodatkowej, wprowadzania tego blisko soczewki oka, czyli czy w okularze, czy w małych takich smart glasses, które może w tych pierwszych generacjach jeszcze nie były tym hitem, ale technologie precyzyjnego wyświetlania, częściowo przeźroczystego wyświetlania materiału, informacji, to jest naprawdę coś, co już jest bardzo bliskie i to też będzie częścią takiego human-machine interface w pewnym sensie, bo to też będzie powodowało na dostarczenie większej ilości informacji, a tej informacji jest bardzo dużo, więc dodałbym do tej kubki tych innowacyjnych rzeczy jeszcze artificial intelligence i machine learning, czyli wszystkie te procesy, algorytmy, które z potężnej ilości informacji, jakimi jesteśmy otaczani, będą stany nam coraz bardziej relevantne informacje dostarczać, które będą nam konkretnie w spersonalizowanej sytuacji naszej potrzebne, czyli coraz więcej tego interfejsu do źródeł informacji, do sterowania elektroniką, to jest zdecydowanie coś, co ja widzę, że się wzmacnia i w takich ciekawych projektach też uczestniczymy. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzato, co pani myśli? Bardzo wyczerpujące były obie odpowiedzi. Ja może tylko dodam tak od siebie. Ja widzę technologie przełomowe, to są takie technologie, które kształtują nasze życie, właściwie zmieniają styl naszego życia i sposób wykonywania pracy i również przepływu informacji. I tutaj oczywiście od siebie dodam, dla mnie najbardziej takie relevantne są technologie sztucznej inteligencji oraz algorytmy uczenia maszynowego, o których wspomniał. Można je zdefiniować jako sposób na radykalną poprawę. Tak? Radykalną poprawę trzech rzeczy. Jeden, prognozowania. Dwa, automatyzacji. I trzy, optymalizacji. I takie właśnie technologie AI, tej sztucznej inteligencji, które z jednej strony uczą się od ludzi, ale zarazem zmieniają nasze życie, wpływają na nasze życie. Przykładów obszarów aplikacji jest bardzo wiele, prawda, samochody, samoloty, radio, telewizja, telefony komórkowe, pojazdy elektryczne, pojazdy autonomiczne. I wiele z tych ma wpływ oczywiście na mobilność ludzi, oferuje możliwość swobodnego korzystania z usług i robienia tego w dowolnym czasie, w dowolnym miejscu. Prawda? Także przełomowe technologie mają to do siebie, że rzadko są również jednorazowym przełomem. Raczej umożliwiają zmianę całemu ekosystemowi i są wdrażane w procesie ewolucji. Ewolucji przy tworzeniu nowych produktów, nowych usług, które wcześniej były niemożliwe. A czasami takim przyspieszaczem tych technologii, wdrażania technologii jest właśnie taka sytuacja kryzysowa, jaką mamy teraz z COVID-em. I nie, no i bardzo dużo jest przykładów. Zgadzam się absolutnie, pani Paulina tutaj mówiła o telemedycynie. To też było w moich notatkach. Mam też, myślę, tutaj jeden taki punkt spersonalizowanej medycyny. To będzie fundamentalna zmiana w opiece zdrowotnej, ale może o tym pod koniec, tak, bo jeszcze pod koniec panelu będziemy mówili o 10-letniej perspektywie. Dziękuję. Dobrze, to ja jeszcze, skoro Państwo mieli okazję powróżyć trochę z tymi prognozami, to ja też to sobie pozwolę i myślę, że tak jak teraz pojawił się komentarz na czacie, że prywatność będzie miała znaczenie tutaj, bo we wszystkim, o czym Państwo wspomnieli, wydaje mi się, że trzeba będzie pomyśleć nad tym, w jaki sposób możemy chronić własne dane, na przykład jeżeli chodzi o spersonalizowaną medycynę. Co zrobić, żeby dane nasze nie przeniknęły w niepowołane ręce? I nie mówię tutaj o jakiejś wielkiej kradzieży, ale na przykład firmy ubezpieczeniowe, które dowiedzą się o różnych naszych chorobach, mogłyby inaczej do nas się odnosić jako do klientów. Albo na przykład właśnie tak jak się chodzi do lekarza zdalnie, jeżeli mamy, nie wiem,
coś nam wyskoczy w miejscu, którego nie pokazujemy na co dzień światu, albo wręcz przeciwnie, coś nam wyskoczy na środku twarzy. Może niekoniecznie chcemy robić sobie zdjęcie i wysyłać je akurat do lekarza, nie wiedząc, jakie systemy zabezpieczenia tych danych są wprowadzone. Więc moim zdaniem zmieni się podejście społeczeństwa do prywatności. I wiem, że w tej chwili przez ostatnie kilka, no nawet 10 powiedzmy, może kilkanaście lat, ludzkość zachłysnęła się takim ekshibicjonizmem wirtualnym. I wszystko jest i na Facebooku, i na Instagramie, i na Twitterze, i wszystko jest publiczne, i wszystko jest wszędzie. Wydaje mi się, że od tego troszeczkę odejdziemy. Bo ludzie zdają sobie coraz więcej sprawę z tego, w jaki sposób ich dane mogą być wykorzystywane i w jaki sposób również te wszystkie firmy są w stanie manipulować nimi. Nie mówię tutaj o jakichś takich wielkich teoriach spiskowych, ale media społecznościowe zmieniają nasze zachowanie i wydaje mi się, że ludzie będą bardziej tego świadomi. Tak. Dobrze. Kolejne pytanie, na które sobie chciałabym pozwolić, to czy i jak pandemia zmieniła Państwa podejście do przełomowych technologii i co myślicie Państwo o tym, co się teraz zmieniło pod tym względem, ale też tak jak wspomniała Pani Małgorzata, może jak będzie wyglądać świat na dłuższą perspektywę, tak może za 10 lat. Więc takie mieszane pytanie. Może właśnie od Pani Małgorzaty zaczniemy, jeżeli można. Okej, to może najpierw o tej pandemii, skoro to jest taki na czasie temat. Więc ja myślę, że w życiu czasami coś się dzieje poza naszą kontrolą, tak? Więc to zmienia świat. I myślę, że te właśnie niekontrolowane czynniki wymuszają szybsze wdrażanie przełomowych technologii. To takie moje, taki pozytywny spin tutaj wstawiam. Więc stajemy czasami przed faktem dokonanym i należy coś zrobić, prawda? Dlatego myślę, telekonferencje na przykład nie były tak bardzo popularne. Ja zaczynałam swoją pierwszą firmę w 2014 roku i wszyscy się pukali w głowie, dlaczego online learning i w tych okienkach będziemy siedzieć, to było takie dziwne, a dzisiaj jest to właściwie ogólnie przyjęte. Nauczyliśmy się, że praca zdalna jest możliwa i często jest nawet bardziej wydajna. Myślę, że to się bardzo zmieniło. Technologie takie jak zdalne nauczanie, digital marketing też myślę zyskały na znaczeniu we wszystkich branżach. I tutaj też chciałabym może powiedzieć, że transport i łańcuch dostaw bardzo się zmienia, te technologie na naszych oczach. Zapotrzebowanie na kierowców jest bardzo duże, zapotrzebowanie na właśnie bezpieczeństwo, na technologię bezpieczeństwa jazdy. Także ten rynek transportowy, szczególnie tutaj w Stanach, jest pod dużą presją i szczególnie last mile delivery, teraz każdy chce wszystko mieć u siebie na wycieraczce, prawda? A jeśli chodzi o tę długoterminową prognozę, to może zacznę od elektryfikacji pojazdów. Taki mam tutaj temat, to jest też tak trochę w tej branży, w której teraz się obracam. Myślę, że elektryfikacja pojazdów oczywiście już się dzieje, ale rok 2020 stał się bardzo ważnym punktem zwrotnym dzięki właśnie przyspieszeniu rynkowemu. I to było wymuszone przez Teslę w Stanach, Geely Nio w Chinach, prawda, Nissan w Japonii, Volkswagen, Porsche, BMW, Audi w Europie. W ciągu najbliższych dwóch dekad, także ja się tutaj wychylam ponad tą dekadę, zmieni się oblicze całego sektora motoryzacyjnego, myślę, a wręcz wraz z elektryfikacją nastąpi większe zróżnicowanie pod względem wielkości, opcji, kosztów, personalizacji, również właśnie tych usług transportowych. Stworzy się w ten sposób nowa jakość na mobilność w miastach, szybkie usługi dalekobieżne. Także to jest taka moja wizja elektryfikacji pojazdów i już wspomniałam wcześniej o długoterminowym przełomie w medycynie. Tutaj Pani Paulina bardzo dobrze powiedziała się o telemedycynie,
bardzo popieram. Myślę, że to będzie bardzo ważny trend. I spersonalizowana medycyna to jest następna taka fundamentalna zmiana w opiece zdrowotnej. Oparta będzie na sztucznej inteligencji, samoobsłudze, sprawdzanie objawów, prawda, regularne zaadaptowanie do naszego własnego przypadku. Tutaj bezpieczeństwo danych i prywatność danych będzie oczywiście bardzo, bardzo ważną sprawą, tak jak wspomniała pani Joanna. Myślę, że smartfony, urządzenia noszenia dla nas też sprawią, że to monitorowanie zdrowia będzie coraz bardziej personalizowane, zarządzanie ryzykiem będzie znacznie tańsze i wszechobecne, i to na całym świecie, prawda? Nie tylko w tych bogatszych krajach. No i w końcu zbiór anonimowych takich parametrów, które będą zbierane, umożliwi również wcześniejsze wykrywanie nowych, nieznanych chorób. Myślę, że potrwa to co najmniej dekadę i całkowicie zmieni nasze doświadczenie opieki zdrowotnej w przyszłości. Bardzo dziękuję. Pozwolę sobie wyłapać pytanie z czatu do pana Filipa od pani Karoliny Adamczak. Czy nasza psychika nadąży za human-machine interface? Czy nie będzie to obciążenie tym, że zostaniemy niejako nadajnikami? No to jest trudne pytanie. Ja chyba nie jestem do końca kompetentny, żeby tak aż mocno prognozować. Wydaje mi się, że to jest duże wyzwanie, nowe narzędzie, nowe możliwości, jakie da przyspieszenie i ułatwienie tego interfejsu, przekazywania informacji od organizmu na zewnątrz. To będzie duże wyzwanie też z uwagi na ochronę danych, na prywatność, te tematy, które były wcześniej podnoszone. Każdy krok podłączenia się do naszego organizmu, do jakichś układów elektronicznych, to jest krok w kierunku oddania części prywatności. Wydaje mi się, że nie ma w tym momencie takiego komfortu i chyba go już nigdy nie będziemy mieli, że ten postęp technologiczny, ta personalizacja informacji, która będzie dla nas dobra, no to jest tak naprawdę coś za coś, bo my musimy oddać coś systemowi, żeby on nam mógł pomóc, ale czym jest ten system, kto nim zarządza, w jaki sposób te informacje są dodatkowo wykorzystywane. Wydaje mi się, że tutaj nie jestem jakimś wielkim optymistą, że da się to w 100% ochronić te informacje tylko do naszego celu. Tak jak my chcemy tych informacji po to, żeby nam pomagały, tak dużo organizacji, które komercyjnie działają, potrzebują tak samo tych informacji do działania i z tym wyzwaniem będziemy i każdy z nas będzie te decyzje podejmował, jak daleko chce się dzielić prywatnością za cenę korzyści, jakie może mu to dać. Ja na przykład jestem w tym momencie w pokoju mojego syna, widzicie państwo tapetę, nie wyobrażam sobie rok temu czy dwa lata temu, żebym zaprosił 40 osób, których nie znam do swojego domu, także to też jest jakaś kwestia tego, jak w tych nowych czasach sobie tą prywatnością i tą granicami zarządzamy, jak to wygląda. Jeśli chodzi, jeszcze raz wracając do tego Human Machine Interface, wydaje mi się, że tu jest jeszcze bardzo dużo wyzwań przed nami. Na razie to są wyzwania na poziomie technologii, czy ona to w ogóle umożliwi, jak dalece to umożliwi, a potem takie już bardziej społeczne pytania, jak to będzie oddziaływało na nas, z tym się będziemy dopiero mierzyć. Chcę się też odnieść, jeśli mogę, do tych ciekawych trendów, które obserwujemy, tego disruption, który następuje, czy się wzmacnia tak naprawdę w pandemii, bo ona nie tylko jakby generuje nowe przełomy, ale też wzmacnia pewne trendy, które się już działy. Zgadzam się, że ten nasza łatwość komunikacji międzynarodowej się wzmacnia i ja to zauważam w procesach sprzedażowych też u nas w firmie. My działamy z branżami, które są zlokalizowane w różnych częściach świata i dużo szybciej, dużo łatwiej jesteśmy w stanie dochodzić do pewnych konkluzji z naszymi partnerami, nawet na poziomie takiego kontaktu zdalnego, bez wsiadania w samoloty, bez przewożenia tych, w moim przypadku, 90 kg przez ocean czy gdzieś, które duże rzeczy możemy już w tym momencie naprawdę załatwić zdalnie i to w wielu branżach było już realne. Wydaje mi się, że w coraz większej ilości branży się to pojawia i ten aspekt globalnej wioski jest coraz silniejszy, na coraz więcej sektorów wpływa, że z Wrocławia możemy zrobić biznes w Seulu, z Nowego Jorku możemy zrobić biznes we Wrocławiu i to już nie jest tylko e-commerce, to zaczyna wychodzić naprawdę na coraz większą ilość usług. Sama telemedycyna
też nie sądzę, że będzie ograniczona, geograficznie, że ja będę mógł korzystać tylko z lekarza w Polsce. Wydaje mi się, że to też nas wzniesie na pewien poziom dostępności do narzędzi, do rozwiązań międzynarodowych, oczywiście za cenę prywatności. Także bardzo to takie rzeczy. I chcę tylko ostatni punkt, już nie będę podchodził, ale chcę zaznaczyć, że widzę też bardzo duży przełom w edukacji. Widzę swoje dzieciaki od najniższych klas do coraz wyższych klas, które są już trenowane w takim online learningu. Im się wydaje, że to pozostanie już tym pokoleniem. I dla nich to będzie business as usual, uczenie się, rozwój poprzez też zdalny i coraz sprawniejsze wyszukiwanie źródeł informacji. I to w tym widzę dużą szansę, dużą nadzieję. I to jest według mnie fajny trend, który myślę, że pozostanie. Bardzo dziękuję. Chciałabym jeszcze oddać głos pani Paulinie, ponieważ pani Paulina podejmowała tutaj dyskusję w czacie troszeczkę. Chciałabym, żeby miała możliwość rozwinięcia swojej wypowiedzi. Oczywiście, i to bardzo ciekawe rzeczy poruszyła zarówno pani Małgosia, jak i pan Filip. Też ta kwestia tego, że pandemia przyspiesza i akceleruje te przełomowe technologie, ale to jest tak, że one i tak już się rozwijają w bardzo zastraszającym tempie, w takim tempie, że nawet ani legislacja, ani społeczeństwo nie jest w stanie za tymi przełomowymi technologiami nadążyć. I tak to po prostu wygląda. My może jeszcze tego w Polsce tak nie widzimy, ale ja ostatnio też dużo czytam i oglądam, jak to w ogóle wygląda w Azji, w Chinach przede wszystkim. To jest zupełnie inny poziom. Tutaj jeszcze przez chwilę się pojawiło ta kwestia prywatności. Tak szczerze powiedziawszy, ostatnio czytałam taką książkę Mindfuck i ja trochę sceptycznie podchodzę do tego, że jakakolwiek jeszcze prywatność w świecie online istnieje, a wydaje mi się, że w przypadku medycyny to jest kwestia naszego zdrowia, więc wydaje mi się, że tutaj będziemy bardziej skłonni udostępniać swoje dane, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. I pani Małgosia też wspomniała o sztucznej inteligencji i też tutaj czytałam taką kolejną książkę z kolei Kai-Fu Lee, co napisał Chińczyk, który przez długi czas pracował w Dolinie Krzemowej, obecnie w Chinach, porównując troszeczkę Stany Zjednoczone do Chin, jak to w ogóle wszystko wygląda. Zdecydowanie może troszeczkę właśnie o tej sztucznej inteligencji, tych przełomowych technologiach, które się rozwijają. Już wcześniej mieliśmy do czynienia z rewolucjami. Była pierwsza rewolucja, druga rewolucja, teraz jest trzecia rewolucja, rewolucja technologiczna. Bo różnicą jest to, że w przypadku rewolucji technologicznej bardzo wzrasta wydajność, ale niekoniecznie łączy się to ze wzrostem płac i wzrostem zatrudnienia. Więc pojawia się kolejny problem, problem nierówności społecznych i problem bezrobocia. Tutaj różne firmy przewidują na ten temat. Są statystyki, że 5% prac jesteśmy w stanie całkowicie zautomatyzować, częściowo 50%, czasami te statystyki są nawet bardziej tragiczne, bo mówi się nawet o 30% prac, które staną się po prostu, które będą zautomatyzowane i ludzie stracą pracę. Więc to jest ten problem. I tutaj też przechodzimy do systemu edukacji. Ja myślę, że system edukacji rzeczywiście w czasach pandemicznych tutaj nastąpiła akceleracja. Jest ta praca, edukacja zdalna, która się pojawiła, też narzędzia dla nauczycieli, które są stwarzane, że teraz na przykład testy będzie można sprawdzać, to też jakby ten proces będzie zautomatyzowany. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o edukację, to nie tylko kwestia tego nauczania zdalnego, ale też sama kwestia tego, że edukacja będzie troszeczkę inaczej wyglądała. Bo to już teraz widać, że pojawiają się nowe zawody, na przykład data scientist. I to będzie szło w tym kierunku, ponieważ coraz więcej rzeczy opiera się na sztucznej inteligencji i uważam, że społeczeństwo też będzie musiało być kształcone w tym kierunku. Więc zdecydowanie ten trend w edukacji. Jeżeli tak troszeczkę mówiliśmy o medycynie, o telemedycynie, diagnostyce medycznej, te startupy już istnieją. Jest nawet taki startup RX Thinking i oni już robią diagnostykę. W przyszłości prawdopodobnie zastąpią lekarzy. To jest startup, który potrafi odczytywać zdjęcia rentgenowskie, który potrafi stawiać bardzo trafne diagnozy. I wydaje mi się, że na pewno będzie szło w tym kierunku. Kolejna dziedzina to jest sądownictwo, wydawanie wyroków. Kolejny startup, który też sędziom pomaga to robić, który już po prostu cofa się w czasie, przegląda poprzednie wyroki i na tej podstawie wydaje rekomendacje na temat wyroków sądowych. To już w Chinach też jest. Ogólnie ten świat online, offline będzie się przenikał. W KFC jest już taka opcja, to też widziałam w Chinach. Na automacie, takim ekranie, tak jak w Polsce, zamawia się jedzenie, ale płaci się uśmiechem, ponieważ te ekrany już potrafią rozpoznawać ludzką twarz i w ten sposób się płaci. Czyli już nie ma w ogóle płatności gotówkowych, nawet nie ma kart,
nawet nie ma płatności mobilnych, wystarczy po prostu twarz i tak można zapłacić. Robienie zakupów, to się wydaje trochę abstrakcyjne, że w przyszłości, kiedy będziemy szli do sklepów, to wózek nas będzie rozpoznawał, wózek nam będzie podpowiadał, co powinniśmy kupić, wózek się będzie łączył z naszą lodówką i wiedział, że na przykład brakuje mleka. I to się wydaje bardzo abstrakcyjne, ale te technologie już istnieją i oni już budują specjalne sklepy pod to, żeby to rzeczywiście było możliwe. Kolejna sprawa, inteligentny dom. No to w sumie myślę, że już spora część społeczeństwa, na przykład ja mam Google Home'a, tak? Mogę gasić, zapalać światło, włączać telewizor, tak naprawdę tylko głosem. Będzie to szło na pewno w tym kierunku, w kierunku włączania ekspresu do kawy, w kierunku podu, gdzie będą na przykład zainstalowane specjalne czujniki, kiedy osoba starsza się potknie i na przykład zostanie to odnotowane i ktoś zostanie powiadomiony. Na przykład taka innowacja. Kolejna sprawa, lodówka, która sama będzie wiedziała, że kończy nam się ser, szynka, mleko i zamówi to dla nas. Więc myślę, że może to troszeczkę dzisiaj brzmi dla nas abstrakcyjnie. Pani Gosia jeszcze wspomniała o autonomicznych samochodach. W Chinach już budują takie miasta, budują całe miasta. Czy to jest troszeczkę ta różnica, bo w Stanach oczywiście te autonomiczne samochody też wchodzą, tylko oni próbują dostosować te drogi, które obecnie istnieją, pod autonomiczne samochody. W Chinach stwierdzili, że po prostu wybudują nowe miasta. Pod Pekinem powstaje duże miasto, gdzie już będą autonomiczne samochody i tak to miasto już jest konstruowane. Więc wydaje mi się, że to rzeczywiście już jest całkiem nieodległa przeszłość i może o ile jeszcze tego w Polsce nie widzimy, to tyle na świecie, w Stanach, w Chinach już te technologie coraz bardziej wchodzą i w coraz większym stopniu. Bardzo dziękuję. W czacie uczestnicy proszą jeszcze o tytuły książek. Jakby mogła Pani nam dopytać, to by było świetne. Tymczasem mamy jeszcze półtorej minuty do końca. Chciałabym tylko dodać a propos edukacji, że oczywiście zmieniają się technologie i zdalne nauczanie jest teraz powszechne, ale zmienia się też nasza akceptacja co do tego, co właściwie się wyświetla na ekranie. I na przykład jeden z moich kolegów po fachu jest pingwinologiem, to jest prawdziwy zawód, no i chciał się łączyć z licealistami właśnie z Antarktydy i pokazywać im przez Skype, jak wygląda jego praca na co dzień. I nie było zainteresowania, bo uczniowie niespecjalnie chcieli oglądać właśnie jakiś ekran, tak trochę na zasadzie filmu. Natomiast teraz, w momencie, w którym wszyscy są na ekranie, całe nauczanie jest na ekranie, on się nie może opędzić od propozycji. I też zauważam właśnie, że ja jestem zapraszana do wielu szkół, na przykład w Stanach, gdzie mogę sobie po prostu wpaść na godzinę, porozmawiać ze studentami i wypaść. I oczywiście to zbliża wszystkich, to pokazuje uczniom, że jest całe spektrum różnych ciekawych zawodów, że można zrobić przeróżne rzeczy, można się dowiedzieć natychmiast, jak to jest dotrzeć na jakiś tam szczebel kariery. I to jest bardzo fajne. I tutaj nawet nie chodzi właśnie o samą technologię, tylko o akceptację tych zmian, które pandemia nas wsadziła. Dobrze, chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować zarówno naszym panelistom, jak i dyskutantom na czacie. Bardzo się cieszę, że publiczność była tak entuzjastyczna. Dziękuję Państwu bardzo. Jeżeli chcecie Państwo dalej porozmawiać, to oczywiście proszę się z nami kontaktować indywidualnie. Jesteśmy wszyscy na stronie konferencji i mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze w jakimś wirtualnym kontekście, a może i nie tylko. Dziękuję bardzo.